Ponad 24 tysiące kibiców we Wrocławiu. Śląsk ma nadzieję na powrót na pierwsze miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, ale musi zdobyć punkty. W starciu z Widzewem Łódź, którego bramki i broni były zawodnik i mistrz Polski ze Śląskiem Rafał Gikiewicz. Za to w Śląsku trener Jacek Magiera na ławce rezerwowych posadził Erika Exposito. Hiszpański napastnik wciąż prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców, ale wiosną jest nieskuteczny. Piąta minuta meczu i pierwsza groźna akcja w tym starciu to akcja Bartłomieja Pawłowskiego, ale dobra interwencja Rafała Leszczyńskiego. 32 minuta meczu i Patryk Klimala próbował sprytnie przepuścić piłkę po zagraniu Jechora Macenki, ale Gikiewicz nie dał się zaskoczyć. Śląsk miał coraz większą przewagę. Patryk Olsen do Patryka Klimali. Klimala przegrywa pojedynek sam na sam z Gikiewiczem. No gdyby padł gol, sprawdzalibyśmy, czy był spalony, bo taką decyzję podejmuje sędzia. To już doliczony czas gry pierwszej połowy. Patryk Olsen do Samca Talara, ten do Mustaficza i piłka w siatce, ale Piotr Samiec Talar był na spalonym i tutaj to jest pewne, gol nieuznany, a więc do przerwy 0-0. Ewidentny spalony Piotra Samca Talara. Zaczynamy drugą połowę od rzutu rożnego Śląska Wrocław. Piłka przed pole karne. Olsen wysoko posłał ją w szesnastkę. Skacze tam Gikiewicz i zdaniem sędziego fauluje Aleksa Petkowa. Bramkarz Widzewa przekonuje, że nawet nie dotknął obrońcy Śląska Wrocław, ale Bartosz Frankowski uznaje, że to był faul i mamy rzut karny dla Śląska. Nauel Lejwa, Lejwa pewnie mocno myli bramkarza Widzewa i wielka radość we Wrocławiu. Śląsk obejmuje prowadzenie. Piąty gol Nauela Lejwy w tym sezonie. Potężne uderzenie zawodnika Śląska i wielka, wielka radość. A chwilę później dobra piłka do Patryka Klimali i ten przegrywa pojedynek z Gikiewiczem. 66. minuta meczu. Śląsk ma coraz większą przewagę. Jest Erik Exposito, jest Samiec Talar, Piotr Samiec Talar i znów dobrze spisuje się Rafał Gikiewicz. Tym razem strzał wprost w bramkarza Widzewa. Ale sporo pracy miał w drugiej połowie golkiper przyjezdnych. Kolejne uderzenie obronione przez Gikiewicza. To strzelał Piotr Samiec Talar. I ponownie Samiec Talar w polu karnym. Samiec Talar tym razem nad poprzeczką, pomocnik Śląska Wrocław. 72. minuta meczu. Wreszcie jakaś akcja Widzewa. Jordi Sanchez staną oko w oko z Rafałem Leszczyńskim. I tym razem kapitalna interwencja golkipera Śląska. A teraz ratuje Śląsk Wrocław Petkow, bo Imad Rondić, popatrzmy, uderzył głową, no i ta piłka wpadłaby do siatki, ale odbija się od Aleksa Petkowa. Rafał Leszczyński wybija piłkę bardzo daleko. Jest Nauel Lejwa i posyła do boju Erika Exposito, który pojawił się na murawie, ale fatalnie spudłował lider klasyfikacji strzelców. Zresztą pani Paulina Baranowska pokazała, że Exposito był na spalonym, a teraz Nauel Lejwa sam na sam i jest gol, jest 2-0, chociaż znów chorągiewka w górze i zaraz będziemy sprawdzać, czy był spalony, bo dopatrzyła się tu pozycji spalonej Paulina Baranowska, bardzo, bardzo blisko pokazuje Jacek Magiera, a po analizie VAR Bartosz Frankowski uznaje gola, nie było spalonego, Śląsk prowadzi 2-0 i znów wielka radość we Wrocławiu, a teraz widzimy dokładnie narysowane linie i Nauel Lejwa skorzystał z doskonałego podania Piotra Samca Talara i pokonał, też trzeba powiedzieć, w fantastyczny sposób minął Gikiewicza. Dwa gole Nauela Lejwy i Śląsk prowadzi 2-0. Doliczony czas gry. Bartłomiej Pawłowski z rzutu wolnego i piękny strzał głową Imada Rondicza.
Bramka kontaktowa, ale tylko na otarcie łez, bo Widzew na więcej już nie stać. Śląsk Wrocław wygrywa z Widzewem Łódź 2-1. Dzięki temu Śląsk wraca na pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy i pewne jest, że po tej kolejce ekipa Jacka Magiery tym liderem na pewno będzie. W tym momencie Śląsk ma 3 punkty przewagi nad drugą Jagiellonią. Natomiast Widzew Łódź jest na 9 pozycji. Śląsk Wrocław, Widzew Łódź po bardzo dobrym meczu 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.